Odzywam się do was, słuchajcie, ponownie. Ja właśnie weszłam, słuchajcie, do domu. Ledwo weszłam, a już tutaj, kurde, muszę działać. Młody mnie tutaj zagaduje. Czekajcie, wezmę sobie od niego trochę tego mleka. Zrobię sobie kawę. Pokażę wam, co zakupiłam w Marks & Spencerze właśnie do jedzenia, o czym do was mówiłam. W ogóle to wziąłam sobie sałatkę, dlatego że ona była przeceniona za 90 z funt 50. Dobra. A to jest to danie, o którym wam mówiłam. Tak się nazywa, Taste Sri Lanka King Prawn Curry. Krewetki z curry. Co będziemy jeść? Tak. Banany wzięłam, bo lubię, dzieci też lubią. I wzięłam sobie na wieczór szpinak. Już? Na tył. Szpinak, ricotta i ravioli. Także taki, no taki. Mam straszną ochotę, słuchajcie, na coś innego, nietypowego. Jeżeli chodzi o TK Maxx, to rzecz, po którą tak naprawdę byłam, zobaczyć, czy ona jest, to jej nie ma, ale za to znalazłam moje okularki w domu, słuchajcie, starym. Zgubiły się. Czekajcie, byłam po wycenie, to już mówiłam o wycenie tego wykładziny. Co jeszcze wam miałam powiedzieć? Czekajcie, wzięłam miski dla kobiet, więc tutaj później im uzupełnimy. I pokażę wam, co kupiłam w TK Maxxie, bo kupiłam tak. Whipped foam topping, barista style, caramel flavor. Dawno chciałam już to kupić, więc zobaczymy, jak to będzie smakować z kawą. Dalej herbatę, English breakfast tea, czarną. Dalej wzięłam świeczkę, bardzo chciałam pumpkinową, już są pumpkinowe, więc wzięłam taką małą. Wzięłam coś do kawy, takie wybrałam, mówiło do mnie bardzo, cappuccino. Taka rolada cappuccino do kawy. Teraz Krzysiu wpadnie, więc już będziemy mogli rozpakowywać. I wzięłam taki ładny pojemnik, słuchajcie, nie wiem z ilu on był przeceniony. Nie widzę tutaj ceny poprzedniej. To kot, misce. Ale takie coś. Na ciasto właśnie, na coś. Także za chwilę to nie umieszkam wykorzystać pierwszy raz. Grzeje się Gracjanowi spaghetti i wzięłam też tą resztkę ich karmy z domu. No i to by było na tyle. Także ja się żegnam, spadam teraz, słuchajcie, później chyba właśnie Karolcia dzwoniła, że pojedziemy, słuchajcie, do Asi, do naszej koleżanki na lampkę wina, pogadać sobie taki babski wieczorek. Także super, bardzo się cieszę. Ale też idzie? Nie. I co? No i dobra, biorę się za jedzenie, bo jestem strasznie głodna. Za chwilę ma wpaść Krzysiu, także zrobię kawę i ciacho. Także tak, dzisiaj taka uczta, mini uczta. Nie dmuchaj tak, bo wyleci. Także do usłyszonka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z wami 10 września. Tak, 10 września, słuchajcie, dzień tygodnia, wtorek chyba, mój drugi dzień wolny. Wczoraj miałam pierwszy dzień wolny i miałam taki wypad spontaniczny z dziewczynami. Oczywiście taki, wiecie, domowy, w sensie już taka mini domówka, ale było po prostu super ekstra. Także myślę, że każdemu jest coś takiego potrzebne, wskazane, to powinno być na receptę wręcz. Także super ekstra, naładowana jestem pozytywnie. No i co? No a dzisiaj, jak to dzisiaj, słuchajcie, mam już trochę znowu rzeczy do załatwiania. Mam dzisiaj pierwszy appointment w Citizen Advice i tak pomyślałam, że jeżeli by ten temat się w jakikolwiek sposób rozwinął, to wam o tym opowiem, jak to będzie tu wyglądało. Na razie nie chcę nic zapeszać, jak wyjdę z biura, to wam wtedy powiem. Spotkanie mam w Citizen Advice odnośnie pożyczki. Także jeżeli coś się wywiem, dowiem i będę miała jakiekolwiek szanse, to wam dam znać i poinstruuję was, jak to tutaj wygląda. Dla tych, którzy byliby zainteresowani i którzy są w takiej sytuacji jak na przykład ja. Natomiast jeżeli nie wypali, no to też wam powiem, że nie wypaliło i dlaczego nie wypaliło. Także trzymajcie kciuki. Ja bardzo bym chciała, żeby wypaliło, bo to by rozwiązało moje wszystkie dotychczasowe teraz, jakie mam w głowie, kurczę, takie zmartwienia i stresiki. No ale jeżeli to się nie sprawdzi, no trudno, nic mi się nie stanie, natomiast po prostu trochę dłużej potrwa u mnie skończenie, po prostu wykończenie całego mieszkania. Także to taka sytuacja.
Więc ja się zbieram, bo na godzinę, jak widzicie, stój zegarek. Na godzinę 13 mam spotkanie, ale chcę też zdążyć zajść jeszcze do mieszkania starego, żeby sprawdzić, słuchajcie, czy czegoś nie potrzebuję wziąć do domu, sprawdzę maile. Także zobaczymy. No i co? No i to wsio. To wsio. Mam już przygotowaną tutaj teczuszkę moją, teczuszkę z dokumentami, bluzkę mam od Karolci, w sensie wymieniłyśmy się wczoraj, ale ja nie wiem, jak doszło do tej wymiany, skoro ja wróciłam, słuchajcie, w jej bluzce, a w ręce trzymałam moją, więc ja nie chcę wiedzieć, w czym Karolcia wróciła wczoraj do domu i jak się to stało. Także taka zabawna sytuacja. Ale robiły się sobie zdjęcia i ja mówię, daj mi tą bluzkę, ona mi się podoba, ona świetnie w niej wyglądała, ona jest taka fajna, fajna kontrastowa, bardzo mi się podoba kontrast tej bluzki. I mówię, dawaj, cyknę sobie fotę. No i tak jakoś sobie cyknęłam, że zwróciłam z dwoma bluzkami, czyli tą, w której byłam i w tą Karolci, w tej Karolci. Także ja nie wiem, w czym ona wróciła, słuchajcie. Dzisiaj na twarzy mam tylko i wyłącznie pielęgnację. Rzęsy dzisiaj idę dopełniać, więc będę miała zrobione rzęsy. Jak widzicie, tak wyglądają moje rzęsy, słuchajcie, po 2,5 tygodnia. 2,5 tygodnia. Także powylatywały mi nieco, ale ja też sobie lubię grzebać w oczach i często sobie po prostu tak wycierałam palcami. No a się rzeczy, te, które się słabiej trzymały, to po prostu wypadały. Także to też moja wina. Wkurzam się na mój ekspres. Słuchajcie, wkurzam się na ten ekspres. Nie polecam Wam tego ekspresu. Tu już mówię od razu, ja ten ekspres będę zmieniać. Ja to już wiem. Nie będzie to prędko, bo to nie jest jakby pierwsza taka rzędna sprawa, to nie jest. Ale na razie niech sobie stoi i ładnie wygląda. Być może zostawię go po prostu tu gdzieś z boczku dla dzieci na kakao, ale ja będę chciała zmienić i chyba jednak wrócę do tego, co miałam. To był ten Bosch i to były te wkładki Tassimo. Także no i w sumie ja nie wiem, dlaczego go nie kupiłam. On też był wtedy przeceniony, też był biały, też ładny, tylko dzieciaki jakoś tak mówią, nie, ten ma fajny kształt. I no i tak jakoś się skusiłam na tym, co dzieci powiedziały, a szczerze mówiąc, chodził za mną właśnie tamten. Także no, ja się do niego przyzwyczaiłam. Wkurza mnie, że tutaj jest manualna obsługa i że musicie sami kontrolować, kiedy wyłączyć już to nalewanie i tak dalej. Dzieci mnie, widzicie, że drażni mnie, już czuję, że drażni mnie. W sensie, że gdzieś mi się wywija nie tak jak trzeba rzęsa, widzę ją kątem oka i mam ochotę już ją zdjąć. No dobra, to co? To ja spadam. Sprawdzę jeszcze za chwilę, czy mam klucz. Kociaki sobie, zobaczcie, jak się wylegują. Zostawiam łóżko, bo jak wrócę, to pewnie będę chciała się położyć. Także tam jest Daisy, tam, o tam, taka czarna plamka. A Lalo jest tu. Lalo. Lalo, czy ty żyjesz? Żyję, bo rusza uchem. Rusza uchem, pa. A kociaku, pancia szpitala, przełożyłam im tutaj to posłanie, niech sobie mają. O, Grecjana, już zobaczcie, już trzeba posprzątać, tu czeka, że śmieci, a u Oliwci muszę inne prześcieradło jej kupić, bo ona chciała takie zabudowane bardziej, takie spuszczone, a kupiła na gumki. No i oczywiście brakuje dodatków, ale jest łóżko i jest wykładzina, także tak to wygląda, a ja jestem tu. O, z moją stylizacją, no, która mi się bardzo zresztą podoba. Wyłączam telefon, słuchajcie, idę ogarniać sprawy i odezwę się do Was, jak już cokolwiek będę wiedziała. Tak ja wyglądam, wiecie co, naprawdę w każdym miejscu, gdzie by się tutaj nie stanęło, to fajnie tutaj się nagrywa. Bardzo mi się podoba, że jest tak biało. Czekam wciąż na kogoś do drzwi. I się chyba nie doczekam, i będę musiała chyba wszystko tutaj sobie malować już zanim ktoś przyjdzie. Nie wiem, dobra, spitalam i odzywam się do Was po wyjściu z Citizen Advice. No i hejo, słuchajcie, odzywam się do Was po raz kolejny dzisiejszego dzionka. Ja jestem, słuchajcie, już dawno po wizycie, ale jeszcze załatwiałam wszystkie inne sprawy, sprawunki, także teraz mogę Wam odpowiedzieć i opowiedzieć chwilę, bo to zajmie dosłownie jedno zdanie, no może dwa, w porywach do trzech mniej więcej. Mianowicie, no niestety, ale ja się ubiegać o pożyczkę nie mogę z racji tego, że oprócz tego, iż pracuję, nieważne, że na pół etatu, ale pracuję i zarabiam, jestem też na zasiłkach dla dzieci, także niestety, ale taka pożyczka, czy to crisis loan, czy ten budget coś tam, czy crisis grant, już nie pamiętam, to się jakoś tam nazywa,
Niestety, ale właśnie takie osoby omijam. To jest, słuchajcie, dla nich takie po prostu emergency, dla osób, które są naprawdę w potrzebie. To chodzi bardziej o jedzenie, o to, że nie możecie zrobić opłat. Ja kiedyś już raz w życiu korzystałam z Crisis Loan, tak to się wtedy nazywało. Zostały wydelegowane do mnie, do domu, bezpośrednio takie dwie kobitki. One były z jakiegoś kościółka, ja już wam to kiedyś opowiadałam. Dlaczego dostałam wtedy? Dlatego, że wtedy byłam totalnie bez środków do życia. Z racji tego, że miałam taką sytuację z Fabianem, że on był wnioskodawcą o benefity, jak mnie tu ściągnął. Więc on pobierał benefity jakby, a ja byłam wpisana jako po prostu matka, czyli na jego konto wpływały pieniądze, ja miałam tylko kartę z upoważnieniem po prostu do jego konta. Tak to wyglądało. I w momencie, kiedy coś mu się tam przestało podobać, między nami działo się źle, no to któregoś pięknego dnia, słonecznego, poszedł do banku i wstrzymał wszystkie benefity, to znaczy pozbawił mnie, normalnie mówiąc i krótko mówiąc, środków do życia. I zanim ja to wszystko wywalczyłam, minęło chyba bodajże 6 albo 7 miesięcy. Więc przez 6-7 miesięcy wtedy byłam bez środków do życia. No i bez możliwości też pójścia za bardzo do pracy, ponieważ urodziłam Gracjana i on był jeszcze za mały, żeby móc w ogóle jakkolwiek zostawiać ich we dwoje. Także tak to wyglądało. Oli wtedy miała 4 latka, Gracjana urodziłam, więc ona miała jakieś 4,5 chyba roku. No, także niestety, ale siedziałam z dwójką małych dzieci i bez kompletnie środków do życia. Także taka była moja sytuacja i dlatego ja wtedy właśnie dostałam tą Crisis Loan, która miała mi pokryć opłaty. No, także to, więc niestety, ale nie mogę się ubiegać, ale ja coś jeszcze wymyślę, być może właśnie jeszcze pożyczę od Karolci jakąś część, słuchajcie, dołożę z tego, co zarobię i w ten sposób po prostu szybciej skończę pokój, a później będę po prostu już co tydzień sobie spłacać. Także jakby mniej więcej to będzie tak, jakbym to od Karolci wzięła po prostu tą właśnie pożyczkę. Także tak by to wyglądało. Ja teraz popitałam, słuchajcie, bo na 5:30 mam dzisiaj rzęsy, tak jak wam mówiłam, także właśnie idę na te rzęsy. Zasapałam się już. No, nie wiem, czy wam pokażę, tutaj jest piękny, ale i tak go nie będzie tak widać. Ale bardzo ładnie wyglądają tutaj te góry. No tylko tak jak mówię, niestety, ale tego nie widać. Dobra, ja będę kończyć, dlatego że mam chyba 3 minuty. Mam nadzieję, że nie będę spóźniona, bo nie lubię bardzo się spóźniać. No ale jeszcze siedziałam w obliczeniach w kalendarzu i wszystko zapisywałam, ile odłożę, ile ewentualnie bym mogła, czy musiała nawet pożyczyć. Także to. No i dobra, i co? Odezwę się już do was, słuchajcie, po zrobieniu rzęs pokażę wam po prostu efekt. No, zobaczymy, jak tym razem wyjdzie, czy tak samo fajnie, czy inaczej, i zależy, kto będzie mi to robił. Także odzywam się do was po rzęsach. No i hej, robaczki, jeju, to była normalnie najcudowniejsza godzina ever, odkąd pamiętam, słuchajcie, no po prostu się wyspałam. Bez kitu, nie? No normalnie spałam całą godzinę. To jest po prostu niemożliwe. Ja wiem, że tutaj chodzi o to, że macie też zamknięte oczy i po prostu łatwiej jest ogólnie zasnąć, ale ogólnie to jest taki relaks, że jest masakra. Tak wyglądają rzęsy. Mam nadzieję, że widać i że wam się podoba. Mi się podoba bardzo. I ja teraz właśnie, słuchajcie, spitalam. Lecę właśnie na... Lecę do Asty, słuchajcie, bo tam właśnie ma być zaraz Gracjan, dlatego że muszę mu kupić rzeczy, słuchajcie, na jutro, dlatego że Gracjan jutro jedzie na wycieczkę szkolną i jedzie na 2 dni, także 2 dni go nie będzie, więc też będzie trochę, kurde, spokojniej w domu, no nie będą się tak kłócić. Niedługo u nas otwierają Greksa, właśnie tu koło mnie, dzisiaj wiem, że jakieś próby tam były, tutaj właśnie na rogu, duży, fajny Greks. A teraz właśnie lecimy, słuchajcie, lecę do Azdy, tam się spotkam z synkiem, dokupię mu rzeczy, jakie tam on potrzebuje jeszcze na ten wyjazd i tyle. I spadam do domu, słuchajcie, wziąłeś jakąś taką fajną, rozgrzewającą kąpiel. Także tak by to wyglądało. No i co? No i ja odzywam się do was później. Ta-da-da-da. No i jak widzicie, przyszedł czas na kąpiel.
A jeżeli kąpiel, to dzisiaj, słuchajcie, jest coś, co ja będę chciała Wam pokazać. I mianowicie są to takie bomby. Taki zestaw bomb. To Natural Bath Bombs. The Lucky Fine, o ile się nie mylę. Link zostawię Wam oczywiście w opisie pod filmem. Mamy tutaj różnego rodzaju do wyboru. Mamy różaną, truskawkową, lawendową, pomarańczową, zielona herbata i mięta. Tak wygląda tutaj skład. Mamy baking sodę, mamy citric acid, czyli kwasek cytrynowy, jakaś sól, essential oils, shea butter, cocoa butter, naturalny zapach, bla bla bla. No i co? I wrzucamy za chwilę bombę. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Oczywiście, jeżeli tak, to Wam zostawię link i na pewno powiem dobre słowo, a jeżeli nie, to też się o tym dowiecie. Także za sekundkę wrzucamy Lucky Fine bombę. No i okidoki, ja już je otworzyłam z folii. Pudełeczko prezentuje się, jak widzicie, tak i jest one bardzo niepozorne, ale muszę Wam powiedzieć, jak otworzyłam, to byłam w szoku. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tak to w ogóle wygląda. Są naklejki i tutaj mamy naklejone, jaka to jest bomba. No powiem Wam, że czad. Jeżeli będą jeszcze tak ładnie pachnieć, to naprawdę super ekstra. Nie wiem, na którą się dzisiaj zdecydować. Mam ochotę chyba na strawberry, czyli byśmy musieli wziąć tą bombę. Tak ona wygląda. No super po prostu. Czekajcie, ale jeszcze nagram właśnie coś na Insta i za chwilę do Was wrócę. Bomba jest już ze mną. Ciężko mi to nagrać i tu, i na Insta, żeby to, wiecie, wrzucać dwa razy. Więc otwieramy tutaj, żeby było to tutaj na YouTubie na dłużej. Sama jestem jej bardzo ciekawa. O nie, jeszcze folia. Nie lubię tego. Nie lubię tego, bo ciężej się otwieram. No ale mam tu folię. Uwaga, uwaga, otwieram, żeby nie było. Otwieram. Mamy i lecimy z tym koksem. Ale nie uciekaj, bombo. Tak wygląda. No i za chwilę, jak się rozpuści, to pokażę Wam. Nie jest wizująca, bo nic nie słychać.